słuchaj, spełniło ci się marzenie, żeby być piosenkarką. Tak. Nie marzyłaś, żeby wygrywać. Ale ja w ogóle w dzieciństwie nie marzyłam o tym, żeby być piosenkarką. Tylko? Tylko tancerką, akrobatką, modelką chyba też chciałam tam przez chwilę być, ale później stwierdziłam, że jednak nie. Nie, modelki są okej. Znaczy tak mi się wydaje, jest dość... No dobra, już nie. Nie, 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 tak, tak. Laureatka Oscara. Nie, nie, tak, tak. To mnie akurat rozśmieszyło, bo moja córka, przepraszam, taka malutki, jak miała 3 lata, to powiedziała, że chce być modelką. I ja mówię, Marianko, modelką? Powiedziała, tak, bo ja się bardzo dużo modlę. Przepraszam cię, Roxy, to dziwna rodzina, tak uleży. Czyli chciałabyś być akrobatką? Tak. Modelką? No, to tak. Trochę chciała. I tancerką, powiedziała Roxana. Tancerką, tak. Mhm. No. I trochę judo. I trafiłam na judo przez przypadek. Mhm. Jak miałam 8 lat, to pojechałam na obóz i tam się w ogóle dowiedziałam, że lubię śpiewać. A jak to się dowiedziałaś? Było karaoke, zaśpiewałam My Cyganie. A jak to leci? My Cyganie, co pędzimy z wiatrem. Jakoś tak. Ty. Nie pamiętam. Tak zaśpiewałaś na karaoke? Nie, no wtedy jeszcze chyba tak nie śpiewałam. Czy śpiewałaś lepiej czy gorzej? Chyba gorzej. I kto ci powiedział? No, prezes klubu sportowego. Tęcza. Prezes klubu tęcza. Ale powiedział tak, ty rzuć to od judo. Nie, właśnie oni się trochę obawiali tego, że ja jak zacznę śpiewać, to właśnie rzucę judo. No ale tak się losy potoczyły. No ale głupio, że będziesz tu kogoś dusiła i tak, my cyganie.